O drugie zwycięstwo w lidze walczyły dzisiaj zespoły ING Tech Poland i Archidog. Zwycięsko z tej batalii wyszedł zespół Archidog, wygrywając 57-27. Ze mną jest koszykarz przegranej drużyny tym razem, Artur Melerowicz. Gratuluję Ci Twojej postawy, no bo jednak grałeś dzisiaj dobrze. Powiedz mi, czym był dzisiaj problem? Czego brakowało? No, na pewno skuteczności. Brakowało nam też troszkę zmian. Okres zimowy, chorobowy, więc kondycyjnie było ciężko pod koniec już, widzieliśmy. No ale przede wszystkim skuteczności, bo walka, chłopaki walczyli na maksa i ile mieli, tyle z siebie dali. Nie wpadało, przeciwnik był po prostu lepszy i zrobiliśmy co mogliśmy. Zostało nam jeszcze parę meczów do zagrania i będziemy się starać znowu grać dobrze i może jeszcze coś wygramy. Właśnie w takim meczu, gdzie jednak od samego początku ta przewaga rywali jest dość duża, jak się wtedy gra? Czy jest cały czas ta wiara do samego końca? Przynajmniej o to, że wyjdzie się z honorem, czyli gdzieś tam minimalną jednak tam porażką, ale w dobrym stylu? No dokładnie o to chodzi. Raczej każdy potrafi liczyć i realistycznie wiadomo, że 30 punktów przewagi już nie odrobimy w ostatniej kwarcie. Natomiast jakby to mówiliśmy sobie podczas przerw, żeby się skoncentrować na tym, żeby zagrać dobrą koszykówkę, a co z tego będzie, to zobaczymy. Żeby nie tracić głupio piłek, żeby dzielić się piłką i próbować coś zagrać. Przed Wami dzisiaj ciężki dzień, bo jeszcze jedno spotkanie. Jak do tego podchodzicie, to jest bardziej taka właśnie szansa, jeszcze przed meczem, szansa na dwa zwycięstwa, czy jednak utrapienie, że dwa mecze? No tak jak powiedziałem wcześniej, troszkę mamy problemów zdrowotnych, krótka ławka, więc na pewno jest to dla nas duże wyzwanie. No ale gra się tak jak terminarz jest ułożony i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać nasze jedyne zwycięstwo. Jest właśnie przeciwko Adwokatom, przeciwko którym gramy, więc postaramy się powtórzyć ten wynik. Super, życzę Ci powodzenia, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.